Pobudka Wedrusu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Anna Maria. Wczoraj sobie siedziałam wieczorem i obserwowałam niebo, bo piękne gwiazdy były na niebie. Usiadłam sobie na huśtawce, brałam ciepłą kurtkę, bo już chłodno się robi. Oparłam głowę tak spokojnie, żeby móc długo, długo trzymać w jednej pozycji. Co tam się dzieje na tym niebie, kochani, to jest coś pięknego. Oprócz tych wspaniałych gwiazd, które tak migoczą i właściwie sprawiają, że niebo żyje. I wysyłamy nasze pytania, robić tak tajemniczo. Mam wrażenie, że wszechświat wtedy nam odpowiada, widać więcej, wyżej. To jeszcze latają różne obiekty, naprawdę różne. Pomijam zwykłe samoloty, które charakterystyczne światełka zostawiają, mają takie niebiesko-czerwone, migające. To jeszcze od czasu do czasu. Najczęściej z północy na południe przemieszcza się coś, co wygląda jak gwiazda. Jest łudząco podobne do gwiazd. Ciekawi mnie tylko, że właśnie z północy na południe akurat ta trasa tak często jest uczęszczana i wczoraj widziałam taką sytuację, w której jeden obiekt, powiedzmy sobie latająca gwiazda na to, równomiernie poruszał się bardzo szybko zresztą w kierunku południa, a zaraz za nim jeszcze jeden. I co dziwne, to że akurat przecięły właściwie się pod kątem prostym z samolotem, który leciał z zachodu na wschód. Jednak sobie siedziałam, patrzyłam w te gwiazdy i chłonęłam tą energię cudowną, wspaniałą, oczywiście dziękując Stwórcy za takie piękne widoki i za to, że człowiek może sobie tak akomodować oko daleko, blisko, przyglądać się temu wszystkiemu. Przypomniały mi się słowa Anastazji, która mówiła, żeby w dniu swoich urodzin położyć się i w noc patrzeć właśnie w gwiazdy, położyć się na noc na zewnątrz, spędzić noc właśnie na dworze pod gołym niebem. To musi być naprawdę ciekawe doświadczenie. No, gorzej mają ci, którzy urodzili się zimą. No, ale i zimy zimami, jeszcze troszkę się pomęczymy. Jestem przekonana, że niedługo zmieni się nasz klimat. Także będzie można nawet w listopadzie siedzieć długo, długo, długo na dworze. Na dzisiaj przygotowałam sobie taką, można powiedzieć, przygotowałam sobie taką dawkę informacji o mądrości. Tak, niektórzy ludzie uważają, że są wykształceni, są mądrzy, wiedzą więcej od innych. Ale czym jest taka mądrość? Taka mądrość, bo mądrość ma wiele twarzy. Można być mądrym, bo się wyuczymy i nauczymy się powtarzać to, co inni mówią, to, czego nas uczą i co uważają za mądrość, co jest powszechnie uważane za mądre. A można też zdobywać taką mądrość właśnie niewyuczoną, nieprzekazaną. Można do niej dojść samemu po latach. Oczywiście taka mądrość
którą człowiek sobie wypracuje i przede wszystkim da myśleć sobie i rozwijać się, rozwijać swoją prędkość myślenia. Za każdym razem, kiedy pytamy, dajmy sobie czas na odpowiedź. Nie szukajmy od razu odpowiedzi wśród znajomych, wśród mediów. Spróbujmy wyjść na łono natury, poprzebywać w lesie, który jest usłany paprociami. Jest piękna aura takiego lasu. Słuchajcie, paprocie mają taką dawkę dodatnią, wspaniałą dla nas, która nas jonizuje cudownie. Możemy wyjść też na brzeg morza, jeżeli ktoś mieszka na północy. Najchętniej i najlepiej byłoby, gdyby to był wschód. Przy wschodzie i przy zachodzie oczy nasze, patrząc na słońce, nabierają najwięcej energii z całego cyklu słonecznego, dobowego. Więc wracając do tej mądrości, jeżeli uznamy kogoś za mądrego, a ucząc na przykład nasze dzieci, jak być mądrym, używamy takich szablonów, wiesz, idź do szkoły, bo musisz być mądry, to jednocześnie przekreślamy siebie i dom. Dziecko będzie utożsamiało szkołę z mądrością, no a dom, w którym mieszka, z czym? Na pewno nie będzie taki mądry jak szkoła. Później pójdzie do szkoły i się okaże, że szkoła wcale nie jest taka, jaką sobie wyobraził, i okaże się, że runą jego wyobrażenia. I co z tą mądrością? Mądrość każdy w sobie nosi i każdy ma jakby inny filtr i słownik. Więc nie możemy oceniać ludzi, jakby jedną miarką. Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że jest już duży, dorosły, dużo chleba zjadł, jak to mówią, że jeszcze musisz dużo chleba zjeść, żeby się nauczyć, albo żeby być mądrym. A to wcale nie jest powiedziane, że ktoś, kto jest od nas starszy, starszą osobą, jest mądrzejszy życiowo. Życiowo. Ja specjalnie używam słowa życiowo, bo mądrość życiowa ludziom kojarzy się z z taką kolejką, szeregiem różnych wydarzeń w życiu. Życie często doświadcza. Jeżeli ktoś doznał wielu różnych sytuacji w życiu, to jest doświadczony i pewnie mądry życiowo. Daj Boże, żeby był mądry życiowo. Bo się okazuje, że w ciężkich chwilach dla człowieka często a tej mądrości właśnie brakuje i dopiero to przychodzi też i z czasem, i z ludźmi, i sytuacjami. Ale równie dobrze możemy pomyśleć o młodych ludziach, którzy nie byli doświadczani przez życie, a jednak tę mądrość mają na wyższym poziomie niż osoby w tej chwili dorosłe niektóre. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że młodzi ludzie przyszli na świat
i są znani jako dzieci kryształowe, dzieci indygo. Nie wiem, czy słyszeliście, czy z taką terminologią się zapoznaliście. Jeżeli nie, to będzie osobna audycja na ten temat, bo dzisiaj trochę mądrości, ale wystarczy naprawdę przypatrzeć się tym dzieciakom wokół nas i zauważyć, jak szybko łapią rzeczy, którymi są zainteresowane. Poza tym bardzo często mają różne zdolności i umiejętności. Bardzo często zadziwiają swoich nauczycieli procesem myślenia i też indywidualną ścieżką. Potrafią rozwiązywać zadania zupełnie innymi metodami, matematyczne na przykład. To są takie jednostki, które już w tej chwili liczone są w tysiącach. Dziesiątkach tysięcy, powinnam powiedzieć nawet. Ale dobrze, do rzeczy. Mówiłam wam o nieskończonej mądrości, którą jest Stwórca, którą jest światło, którą jest przede wszystkim myśl. I to chyba każdy czuje, że w miarę jak otwieramy nasz umysł właśnie napływowi nieskończonej mądrości, to objawia się ona w nas i przez nas. Często się pytają ludzie, takie osoby na przykład, jak ty to robisz, skąd ty to wiesz? Intuicja? Z pomocą właśnie takiej mądrości możemy wniknąć naprawdę w samo jądro wszechświata i odkryć tajemnice zasłonięte przed ludzkimi oczami. I to nie jest trudne. Naprawdę. Aby osiągnąć taką najwyższą mądrość i wewnętrzne widzenie rzeczy, to musimy polegać na właściwie w zupełności na kierunku Bożym, na kierunku Stwórcy, zwracając się do samego źródła światła, bez pośrednictwa osób trzecich, czyli wyzwalając się z wpływów i przewagi danych jednostek, książek i stowarzyszeń, które można uważać za pośredników, ale nigdy za same źródła i nie za mistrzów, ale tylko za wskazówki. No tak. Jak to sobie wyobrazić? W tej chwili rozmowa z takim naszym Stwórcą, z Bogiem, w większości przypadków odbywa się w kościele. Teraz to się zastanawiałam, jak to jest, że klepiąc te, już nie po raz pierwszy mówię, nie, ale no to było takie zastanawiające, klepiąc te modlitwy, często wyuczone na pamięć, gdzie niejednokrotnie ludzie po prostu zmieniają słowa, bo nie dosłyszą, nie wiedzą, co mówią. Jak można, nie wiem, czy wam to kiedyś mówiłam, była taka kobieta, która podczas modlitwy powiedziała: świętaś po kolana. Natomiast świętaś nie po kolana. Świętaś po kolana, nie? To po kolana święta, co zresztą? Albo Poncjusza Pirata, słyszałam kiedyś. Poncjusza Piłata. Nie no, ludzie po prostu naprawdę zapomnieli, tak na dobrą sprawę, co to znaczy rozmowa z Bogiem.
jeżeli weźmiemy pod uwagę stałą łączność się ze Stwórcą, co nie jest trudne, wystarczy chcieć, pytać, rozmawiać i dostawać odpowiedź i dostawać właśnie mądrość, bo odpowiedzi przychodzą i jesteśmy wtedy mądrzejsi. Oczywiście, jeżeli nasze pytania są tak skonstruowane i to są pytania mądre, które mają na celu nas rozwinąć w jakimś kierunku. Musimy być też wierni samemu sobie, czyli własnej duszy, przez którą głos Boży będzie przemawiał do nas. Bo to właśnie On będzie naszym wewnętrznym przewodnikiem. To jest właśnie to światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To jest sumienie, intuicja, głos naszej wyższej istoty, głos Boży, który mówi: oto wskazuję Ci drogę, którą masz iść. Masz, nie bierzmy tego masz jako nakaz, tylko pomyślmy sobie, że Bóg, Stwórca, jest naszym wspaniałym Ojcem, który, mówiąc to, chce naszego dobra. To tak jakby ktoś Ci powiedział, matka lub ojciec: słuchaj, masz tędy iść, to dowiesz się tego, o co pytasz. Dowiesz się wielu rzeczy. Albo dojdziesz do miejsca, w którym chciałbyś się znaleźć. Jeżeli tylko będziemy się pilnie wsłuchiwać w taki wewnętrzny głos, to będzie on wzmacniał się stopniowo i stawał się coraz wyraźniejszy. Aż w końcu będzie to do nas przemawiać się nakazująco i z nieomylną powagą. Dlatego, że nie dość pilnie wsłuchujemy się w głos intuicji, stajemy się jak rozdzielony dom. Chwiejemy się to w jedną stronę, to w drugą stronę. I nigdy nie możemy nabyć pewności siebie. Zawsze potrzebujemy kogoś z boku. Kogoś, kto będzie nam doradzał. Kogoś, kogo możemy zapytać się o wiele rzeczy, bo nie wierzymy sobie. Nie jesteśmy pewni siebie. Dlatego to jest takie bardzo ważne. Głos Boży. Głos Boży, nasz wewnętrzny głos, za którym idziemy. Nigdy, przenigdy nie będzie nakazywał zrobić krzywdy drugiemu człowiekowi. Ja wiem, że teraz są wśród nas ludzie, którzy mają różne przekazy z różnych stron. Wiem też, że żyjemy w takich czasach i w takich okolicznościach, gdzie przyspieszenie nabiera tempa i to w człowieku pojawiają się jego silne i dominujące cechy. Jeżeli mamy te dobre cechy, które górują nad negatywnymi, bo przecież każdy człowiek ma i dobre, i złe. Żyjemy w dualizmie. Światło, cień. Dwa końce. Kija na przykład. Czarny i biały. To wszystko jest wpisane w tą wymiarowość, w której przebywamy obecnie. Więc i my doświadczamy różnych cech, różnych emocji. To życie tu na ziemi jest tak kolorowe, tak bujne i takie emocjonujące. Bo emocje
dane nam są od Stwórcy i to w takim wachlarzu kolorów. I to my wybieramy, jaki kolor emocji w danym momencie użyć, przybrać. Często nie mamy, są i ludzie tacy, którzy nie mają możliwości sterowania tym. Po prostu są, dają się ponieść, tak mówimy, nie? Tak zwanym emocjom. Ponieść się emocji. Ale co to znaczy ponieść się emocji? Czy to nie jest przypadkiem troszeczkę takie leniwe określenie na danie sobie przyzwolenia na pewne rzeczy? Bo człowiek mądry, człowiek przewidujący, człowiek rozumny potrafi te emocje okiełznać i używać ich w taki sposób, żeby ani sobie nie zaszkodzić, bo to jest ważna rzecz. Musicie pamiętać, że emocjonalność, jaką mamy wewnątrz siebie, czyli ta harmonia, którą mamy, emocji, przecież ta harmonia wpływa na nasze zdrowie fizyczne, na stan naszej aury, właściwie na wszystkie powłoki. To wszystko się odbija przede wszystkim na nas. Czyli jeżeli my produkujemy daną emocję niszczycielską dla nas samych w kierunku innej osoby, to nie myślcie sobie, że nam to nie szkodzi. Albo, że tak jak niektórzy mówią, musieli się wyszumieć, musieli to powiedzieć, bo by byli chorzy, bo tego nie wolno trzymać w sobie. Ja rozumiem, że też zostałam wychowana w takiej świadomości, że lepiej wykrzyczeć coś z siebie. No. To jest poniekąd prawdą, że można uwolnić emocje. I trzeba to robić. Natomiast nigdy z zamysłem zaszkodzenia drugiej osobie. Czyli jeszcze raz. Głos Boży, pamiętamy, nie może nigdy nakazywać nam krzywdy bliźniego ani czegoś, co by stało w sprzeczności z dobrem, sprawiedliwością i prawdą. Jeżeli więc odczuwasz w sobie złe porywy, to bądź pewien, że to nie jest głos wyższej intuicji. To jest twoja niższa natura, podlegająca złym potrzebom i namiętnościom. Rozum trzeba ciągle oświecać wewnętrznym, duchowym jasnowidzeniem, a wtedy dopiero stanie się on pośrednikiem i posłannikiem światła i siły. A stając się wyodrębnioną indywidualnością, człowiek wkracza w królestwo wszelkiej wiedzy i mądrości. Bo to znaczy, że nie uznaje nad sobą innej władzy, nad nieskończoną potęgę, która trzyma w swoim ręku wszystko. Wchodzi wtedy na drogę kształcenia się. I tajemnice dotąd zakryte zostają przed nim odsłonięte. Bo to jest właśnie podstawa prawdziwej edukacji, polegająca na wewnętrznej ewolucji w kierunku wytkniętym przez nieskończoną potęgę. Musimy wiedzieć, że wszystkie potrzebne nam i pożyteczne dla naszego dobra wiadomości przyjdą do nas tą drogą. I tym sposobem nabędziemy daru jasnowidzenia i wnikania myślą w treść i istotę wszechrzeczy. Nie odkryjemy nowych gwiazd, ani sił, ani praw, ale poznamy te, które istnieją, a były zakryte przed nami.
Przestaniemy się zastanawiać nad zmienną koleją rzeczy tego świata i zagłębimy się w spokój, doznając właśnie takiego spokoju wewnętrznego widzenia. I możemy wtedy dowolnie otwierać okna duszy i śledzić przez nie przebieg zewnętrznych wypadków. Na tym właśnie polega mądrość, która jest intuicyjna i przewyższa wiedzę, bo pochodzi od samego Boga. Wiedzę można posiąść przez naukę i zatrzymywanie w pamięci wielu faktów, ale taka wiedza jest tylko drobną i podrzędną cząstką prawdziwej mądrości. Taka wiedza nauczana w szkołach jest przekazywaniem wcześniej ustalonych wiadomości. Dzieciaki się nudzą. Często się nudzą. Coraz więcej dzieci nie chce wysiedzieć i nie może wysiedzieć na lekcji. Bo one to są dzieci, które sprzeciwią się systemowi. Skąd ja to wiem? Dane mi było pracować w szkole, widziałam. I widziałam, jak nauczyciele, którzy nie byli świadomi tej całej przemiany, po prostu wrzucali do jednego worka wszystkie dzieci. Każdy miał jakiś problem. To były dzieci z problemami. ADHD, dyslektyk, dysortografik. Ten się nie potrafi skupić. Ale nie widzieli, że to dziecko, które nie potrafi się skupić, potrafi tak pięknie na przykład rysować, jak żadne inne dziecko na przykład w tej klasie. Wiele talentów te dzieci mają, które są w żaden sposób nieodkryte, a wychodzą dopiero wtedy, kiedy da im się wolną rękę i mogą robić to, co tak naprawdę kochają. Tylko oczywiście, kiedy poznają wiele różnych technik, bo jeżeli ktoś ma dziecko w domu, dziecko kryształowe, które będzie zbombardowane ilością technokratycznych zabawek, komputery, tablety, jakieś PSP i tak dalej, to słuchajcie, to nie dziwmy się, że dzieci chcą grać, że dzieci chcą uczestniczyć w tym świecie, który został wirtualnie wymyślony właśnie po to, żeby odciągnąć te dzieci. Bo kapłani sobie dobrze zdawali sprawę z tego, że kolejne pokolenia będą jeszcze bardziej rozwinięte. Ale nawet jeżeli te dzieciaki grają, to zobaczcie, jak szybko potrafią dojść do wyników, do wygranych, do spełnienia się. Często kończą te gry z rezultatami takimi, jakich dorośli nie są w stanie osiągnąć. Potrafią ogarnąć swoim intelektem, mózgiem, swoją, można też powiedzieć, swoim wzrokiem, swoimi zmysłami, orientacją, tyle aspektów gry komputerowej. A gdyby tak pokazać jednemu czy drugiemu techniki tworzenia, mam tu na myśli na przykład, weźmy taki zwykły węgiel, który można użyć do i spróbować narysować coś, pokazać, jak się rozciera palcem, pokazać, jak robić cień, pokazać, jak co się dzieje w momencie przyciśnięcia tym węglem o kartkę mocniej, słabiej, wydobyć wszystkie szarości z tego węgla, od ledwo widocznej szarej linii poprzez coraz ciemniejszej do czarnego, mocnego.
zachęcić dziecko do tego, żeby na przykład spróbowało czy ołówkiem, czy węglem narysować jakiś jeden przedmiot, który jest martwą naturą. Niech no to będzie na przykład coś, jabłko, bardzo wdzięczny obiekt. I co ważne, niech to będzie widać w naszych oczach, że jesteśmy zainteresowani żywo właśnie tym, co to dziecko robi, a nie masz tu jabłko, masz tu węgiel, weź narysuj i wychodzimy z pokoju. Dziecko potrzebuje uwagi. Uwagę podczas gry komputerowej daje mu wynik i rezultat, bo on czuje się cały czas sprawdzany przez tą grę. Przecież te gry, a bardzo często jest tak, że młoda osoba gra z komputerem. Jednocześnie rozwój tej gry prowadzi do wyników, do rezultatów. Często są jakieś komendy zadowolenia bądź też niezadowolenia wynikające z procesu tej gry. Czyli wychodzi na jedno, kochani. To my nie dajemy uwagi tym dzieciom wystarczającej, bo zwalniliśmy zainteresowanie i uwagę naszą na ciężkie czasy i na to, że nie ma czasu człowiek dla siebie, nie ma czasu, bo musi pracować, nie ma czasu. Nie będzie tego czasu więcej, bo jest wielkie przyspieszenie, które jest odczuwalne przez każdego człowieka. Każdy powie, że dzień się zaczął i od razu skończył. Jak to się dzieje, że liczymy piątki? Jak to się dzieje, że zaczynamy liczyć już tygodnie, a nie godziny? Czy ważna jest praca? Czy praca jest ważniejsza od chwili uwagi dla potomstwa? Nie sądzę. Właśnie to jest to. Chwila uwagi. Nawet nie tylko dla dzieci. Chwila uwagi dla człowieka, którego się kocha. Chwila uwagi dla przyjaciela. Nie zwalajmy na pędzący czas. Czy to naprawdę niewiele trzeba. No. Wyobraziłam sobie taki świat właśnie teraz, gdzie ludzie słuchają ludzi. Gdzie mądrość, którą mamy, wewnętrzną mądrość, podpowiada nam ta intuicja. I gdzie ludzie mają coś do powiedzenia mądrego też. Bo niejednokrotnie jesteśmy zasypywani różnymi bzdurami, które nie wnoszą do naszego życia niczego. Niczego mądrego, niczego poważnego, niczego rozwojowego. Niczego, nad czym można byłoby się zastanowić, pomyśleć, przekazać dalej albo poprosić Stwórcę o mądrość do wyjaśnienia jednego czy drugiego. To wszystko jest ze sobą powiązane. Wszystkie nam potrzebne wiadomości, które bezpośrednio dochodzą w momencie, kiedy łączymy się, można powiedzieć, z wyższym ja, czy niektórzy tak to sobie nazywają, czy w momencie, kiedy aktywujemy ten kanał przesyłu, przychodzą zawsze z góry. Nabędziemy daru jasnowidzenia. Czym jest taki dar jasnowidzenia? Dar jasnowidzenia jest darem przewidywania, rzeczy, czynności, sytuacji, które są wielkim prawdopodobieństwem
do ziszczenia się, bo musicie też wiedzieć, że ponieważ jest, można powiedzieć, wielowymiarowość sytuacyjna też, która zależy od pewnych innych sytuacji, które są powiązane ze sobą, tak jak supełki. To tak jak, no, wyobraźmy sobie, był kiedyś taki film Powrót do przeszłości, gdzie jedno z drugiego wynikało. Jeżeli ja cofam się do przeszłości i tam widzę swoich rodziców, którzy się poznali, i wszystko jest tak, jak trzeba, no to wszystko pewnie ułoży się tak, jak dalej by miało się układać. Natomiast jeżeli by się przerwało w jakikolwiek sposób możliwość poznania się moich rodziców, to pewnie może by mnie nie było, a może byłabym, ale to nie, moi rodzice nie byliby moimi rodzicami. Nie wiem, jak by dalej się potoczyła ta cała sytuacja. To samo możemy tak na taki naprawdę w prosty sposób sobie wyobrazić. Sytuacja goni sytuację. Pewna reakcja, która dzieje się w obrębie jakiegoś miejsca, daje siłę do wypuchu innej reakcji. To wszystko dzieje się we wszechświecie. To wszystko dzieje się w małych cząsteczkach, których nie widzimy. I to jest tak naturalne. A my, zwykli ludzie, którzy nie noszą wielkich tytułów, nie jesteśmy naukowcami, więc cóż my możemy wiedzieć? I to jest właśnie to zepchnięcie ludzi do takiego narożnika pod tytułem: brak ci wykształcenia w tym kierunku, więc nie wiesz. Więc nie wiesz. A co jeśli? A co będzie, jeśli taki niewykształcony człowiek, który jest pełen pytań i pewien swojego, bo ma bardzo rozwiniętą intuicję i mądrość, co za tym powinno iść, zaczyna pytać, zaczyna robić doświadczenia, zaczyna mu się układać w głowie wszystko tak, jak powinno układać się właśnie naukowcowi, który nie jest w żaden sposób powiązany z wielkimi korporacjami, które blokują pewne wywody tematyczne. Nie wszystko wiemy. Nie wszystkiego dowiedzieliśmy się. Część rzeczy może was szokować. Ja też nie mówię, że wiem wszystko. Tak teraz brzmi trochę jak jakiś wieszcz, ale to, co do mnie dociera, co jestem w stanie sobie wyobrazić i czego jestem pewna, niejednokrotnie kompletnie nie pasuje mi do tego, o czym mówiono mi w szkołach. No tak. Tutaj znowu weszłam na tory szkolnictwa. Ale cóż ci biedni nauczyciele mają? No powiedzcie, patrzcie. Zostali nauczeni tak, żeby przekazać wiedzę dalej i za to jeszcze dostają pieniądze. Wielkie molochy, wielkie szkoły, które przygotowują wielkie rzesze uczniów pod właściwie jednym szyldem, drugim, trzecim: chemia, fizyka, matematyka. Są książki, które ograniczają też zasób wiedzy jakby ucznia, bo tak trochę, właśnie, tak. Bo jeżeli dalibyśmy tym dzieciakom pomyśleć, wprowadzając astronomię na przykład do szkół. Astronomia strasznie rozszerza sposób myślenia. A nie, że książka do na przykład, nie wiem, matematyki jest od rozdziału pierwszego do rozdziału 14. Zaliczona klasa, dziękujemy. A dodatkowe zadania
jeżeli ktoś ma jakąś ochotę, to trzeba się zgłosić do nauczyciela, ale najlepiej po lekcji. Kto chce posiąść mądrość, powinien stać się jak małe dziecko, wyzbyć się pychy, rozumu i uprzedzenia, z góry powzięte pojęcia czy przekonania stają zawsze na przeszkodzie prawdziwej mądrości, temu ją drogę prawdzie. Widzimy dookoła siebie mnóstwo ludzi w świecie religijnym, naukowym, politycznym i społecznym, którzy przez pychę umysłową tak są utwierdzeni w swoich przesądach i z góry powziętych wyobrażeniach, że szersze prądy i objawienia prawdy nie mają zgoła do nich dostępu. I zamiast rosnąć i rozwijać się duchowo, stają się ograniczeni i tak zaciśnieni umysłowo, że niezdolni są do przyjęcia prawdy. Zamiast czynnie współdziałać w postępie świata, są tylko przeszkodami na drodze do jego ewolucji. Tacy zwykle bywają wykolejeni albo odsunięci na bok, podczas kiedy triumfalny rydwan Bożej prawdy zawsze zwycięsko posuwa się naprzód. Zanim parowe kotły zostały odpowiednio udoskonalone, pewien Anglik, szeroko znany w kołach naukowych, wydał niewielką broszurę, w której usiłował dowieść, że nigdy one nie mogą być zastosowane do żeglugi morskiej. A co jest w tym fakcie najciekawszego, to, że pierwszy parowy statek, który odbył podróż morską z Anglii do Ameryki, wiózł właśnie na pokładzie do Nowego Świata część nakładu tej broszurki, która nie doczekała się już powtórnego wydania. Widzicie, jakie to jest sama esencja tego, o czym mówię. Często ludzie się w tej swojej, nie wiem, w tych swoich przekonaniach takich nie do końca mądrych, też można, nie chcę nadużywać tego słowa, są zblokowani, nie dają dojść prawdzie, troszkę czegoś liznęli, troszkę o czymś wiedzą i wytwarzają taki płaszcz wszystko wiedzącej istoty. Radzą, doradzają, nie pytając się o inne aspekty. Nie słuchają, to oni mówią. Lubią, jak mówią, lubią siebie, jak mówią, są z siebie dumni, jak mówią. I to oni przecież mówią. Taki narcyzm, który przejawia się w zakochaniu siebie do siebie, do swojej pseudomądrości. Niestety, takich ludzi jest dosyć dużo. Niestety. Prawdą jest to, że kto na mocy swoich uprzedzeń zamyka się dla napływu prawdy, ten nigdy jej nie posiądzie z żadnego źródła. A kto zaś serce i rozum otwiera prawdzie i wzywa ją bez względu na źródła, z jakich ona spłynie ku niemu, ten potokami światła zostanie zewsząd ogarnięty. A ta prawda i światło wyzwolą go z ciemności, w których oporny, pogrążony zostanie na zawsze. Gdzie prawdzie wzbroniony jest dostęp, tam
a błogosławieństwo, jakie ona niesie ze sobą, nie zamieszka nigdy. Wprost przeciwnie. Ciemności ducha sprowadzą ze sobą zanik władz wyższych i chorobę, śmierć fizyczną i umysłową. Człowiek, który przeszkadzałby innemu szukać prawdy, tłumacząc mu ją po swojemu w sposób zacieśniony i ograniczony, wrządziłby mu niepowetowaną krzywdę, podkopując podstawy jego duchowego życia i jej rozwoju. Niektórzy ludzie przypisują sobie władzę i prawo tłumaczenia prawdy po swojemu. Ale prawdziwym mistrzem jest tylko ten, który stawia swojego ucznia przed możliwością zdobycia samemu takowej przez odczucie jej w swoim sercu i zrozumienie swoich wewnętrznych władz, które rozjaśniają jego pojęcia i rozszerzają je, wykazując mu jego stosunek do nieskończonego bytu. We wschodniej literaturze jest taka bajka o żabie mieszkającej w studni, gdzie pewnego razu przyszła do niej w odwiedziny żaba z jeziora i zaczęła jej opowiadać o niezmierzonych obszarach swojego królestwa. Ta przepędziła ją, zarzucając jej fałsz i obłudę. Nie chciała wierzyć, że coś tam na świecie mogło istnieć poza ciasnymi granicami jej studni. Tak jest z nami też. Ktoś nam mówi, bo wie więcej. Dowiedział się prawdy dzięki swoim zabieganiom. Ma bardziej rozbudowaną intuicję. Chce się z tym podzielić z nami. A my odrzucamy. Tak, mądrzy się. No, pewnie. No. Tak. Zresztą zobaczcie, w jakim świecie żyjemy, gdzie wszystko, co nie mieści się w ramach systemu, który stworzyli kapłani, jest dziwne, jest spiskiem, jest nie do wiary. Nie, to niemożliwe, nie, gdzie tam, człowiek tak nie potrafi, nie, a skąd by to człowiek wiedział? No przecież człowiek nic tak naprawdę nie wie. Człowiek musi być wodzony za noc, człowiekowi musi się mówić. Śmiesznie to brzmi po polsku, ale tak to właśnie chciałam przekazać. Człowiek musi mieć wytyczne, po których musi iść przez system, bo jak, nie daj Boże, zacznie sam analizować jakieś stare pisma, księgi, zacznie pytać, zacznie rozmawiać z Bogiem, to będzie już niebezpieczne, bo może wypaść z systemu i zacznie mówić: hej, ludzie, ale zobaczcie na to, z tej strony, z tej perspektywy. Widzicie to? Część powie: nie słuchajcie go, to jakiś wariat, to szarlatan, to trzeba go zamknąć. Ale część może powiedzieć: a poczekaj, a z jakiej perspektywy? No z tej. Stań tutaj teraz i zobacz. Widzisz? Było płaskie, a jest wypukłe, widzisz? A faktycznie, i się ludzie zaczną interesować. Musimy spojrzeć czasem na nasze życie właśnie z takiej innej perspektywy. Czy musimy iść śladami, które są po to, żeby wprowadzić nas właśnie w błąd? Niekoniecznie. Jestem już z powrotem. Dzisiaj mówimy sobie o mądrości. A z takiej naprawdę fajnej, metafizycznej strony. Często musimy wykazać się mądrością w ciężkich chwilach, nie? I to jest ciężko też, no, czasem trudne, bo górę biorą emocje.
Ale jeżeli nadchodzą takie właśnie nas chwile, że nie wiemy, jak postąpić, w jakim kierunku mamy się zwrócić, to myślę, że wina leży też w nas samych. Dlatego usunięcie nienaturalnych warunków i przeszkód jest w naszej mocy. Nie dojdzie jednak nigdy do takiej sytuacji, jeżeli będziemy świadomi naszego wewnętrznego światła i potencjalnych władz ducha. Bo światło to jaśnieje zawsze jedynym naszym zadaniem jest nie dopuszczać, aby cokolwiek stanęło pomiędzy nimi a nami. Między tymi pięknymi promieniami tego światła. Więc kiedy masz wątpliwość co do dróg, jakie masz obrać, otwórz sobie twoje wewnętrzne oko i ucho i poddaj się biernie pięknemu, naturalnemu procesowi myślenia i nie przeszkadzając mu zadawaniem pytań ani nasuwaniem wątpliwości. Pozwól mu po prostu być. We wszystkich ciemnych godzinach życia i niezwykłych kłopotach powinniśmy zwracać się o poradę do jedynej księgi, którą tylu czyta, a tak mało rozumie. Tam jest powiedziane: wejdź do pokoju swego serca i zamknij za sobą drzwi. Gdyby to miało dosłownie znaczyć, abyśmy odsunęli się od ludzi i zaryglowali za sobą zamki, to rozkaz ten nie mógłby być spełniony na otwartym powietrzu, na lądzie, na morzu. A Chrystus lubił lasy i pola i przedkładał je nad ciasne izby i budynki mieszkalne. Jego rady zaś rozpościerają się tak szeroko, że nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie człowiek, gdy zechce, nie mógłby zastosować ich do siebie. Był pewien człowiek, pracował w banku z wieloma kolegami, którzy zwykli głośno rozmawiać ze sobą. Jemu to jednak nie przeszkadzało i w każdej chwili, ilekroć doświadczał jakiejś wątpliwości, odcinał się zupełnie duchem od swojego otoczenia i osłaniał swoją psychiczną aurą, tak jakby znajdował się na bezludnej wyspie, stawiając przed sobą wątpliwość w mistycznym milczeniu pod postacią bezpośredniego pytania, na które domagał się wyraźnej odpowiedzi. Zachowywał się zupełnie biernie, aż ta odpowiedź została mu udzielona i nigdy przez ciąg wieloletnich doświadczeń nie zawiodła go ani też nie wprowadziła w błąd. Intuicyjna percepcja prawdy jest naszym chlebem powszednim dla zaspokojenia głodu ducha. Przychodzi jak manna na pustyni, w ilości odpowiedniej na zaspokojenie tylko doraźnych potrzeb. Trzeba ją zawsze odnawiać i naraz zużytkować, aby się nie zmarnowała lub nie zepsuła naleciałościami z zewnątrz. Jest taki jeden nieodzowny warunek narzucony nam przez powszechne prawo. Pozbądź się i odłóż na bok wszelkie życzenia, prócz pożądania prawdy. I postanów sobie silnie iść za jej wskazówkami, jak tylko ci ona zostanie objawiona. Żadne postronne uczucie nie może połowicznie dzielić serca z tą wszechpochłaniającą miłością do prawdy. Bądź posłuszny jej kierunkowi.
a manowce, po których dotąd błądziłeś, zalane zostaną światłem z nieba, które zawsze przychodzi na pomoc światłu z wewnątrz, i wsłuchaj się pilnie w głos swojej duszy, który jest głosem Bożym, przemawiającym do ciebie. Dusza jest pochodzenia Bożego, a jeżeli jest tak czysta, że duch nieskończony jest i odzwierciedla się właśnie w niej, to odsłania nam wszystkie otaczające w nas tajemnice świata. A jeżeli człowiek odwraca się od tego świata, wszystko staje się ciemnością i zagadką. Z natury rzeczy nie ma nic ukrytego. Tajemnice nie istnieją. Istnieje tylko nasza nieświadomość. Bo kiedy zmysł duchowy jest otwarty, przekracza wszystkie granice władz fizycznych i umysłowych. To jest takie proste. Wystarczy tylko wyobrazić sobie nas, jak w pokoju, w ciszy, w spokoju zaczynamy rozmawiać ze Stwórcą, zanosząc swoje myślenie wysoko, wysoko do Niego. I zaczyna się wewnętrzny dialog, konwersacja taka. To nie jest trudne. Im częściej będziemy to robić, tym głębiej będziemy zapuszczać się w Królestwo Ducha, gdzie ten głos zawsze przemawiać do nas będzie, na nasze zawołanie, i oświecać nas i kierować nami. Ktoś kiedyś powiedział, że pięknie jest żyć niebem tu na ziemi. To od nas zależy tak naprawdę. Od nas samych, od stanu naszego ducha, psychiki, od tego, czego oczekujemy, do czego dążymy. Czy życie nasze nazwiemy sobie niebem? Czy będziemy cały czas walczyć z przeciwnościami, narzekać, wmawiać sobie, że mi się to zawsze coś przytrafia, że ja szczęścia nie mam, że innym lepiej? Dosyć takich rzeczy. Po co się kodujemy? Nie kodujcie się. Nawet nie wiecie, jak często się kodujecie. Mądrość to jest stały kontakt z Bogiem również. I warto wiedzieć, że podczas snu bierzemy udział bardzo często właśnie w różnych sytuacjach, w których jesteśmy dokształcani na takim polu zupełnie innym niż za dnia. Odcięci od spraw naszej wymiarowości, naszej ograniczonej wymiarowości. Musicie wiedzieć, że życie duszy, które jest zjednoczone z nieskończonym duchem, jest zawsze czynne. Nawet kiedy ciało pogrążone jest właśnie w spoczynku, też. Dlaczego więc umysł nie mógłby tak pokierować okolicznościami i warunkami, w jakich zasypiamy, aby ciągle otrzymywać objawienia i światło od duszy i zatrzymywać się w stanie czuwania? To jest rzecz możliwa i przynosząca wielkie korzyści. Starczy poprosić o odpowiedź przed zaśnięciem. A
A należy też pamiętać, żeby nie najadać się przed takim snem. Żeby odciążyć swój organizm od zbędnej pracy. Ciało fizyczne ma odpoczywać. To ciało mentalne. Wykonuje pracę. Nie fizyczne. Często największe natchnienia przychodzą w ten sposób. Właśnie w nocy. Co jest zresztą rzeczą naturalną. I pewnie ktoś z Was słuchających tej audycji miewał takie stany, kiedy kładł się z problemem, a wstawał już z odpowiedzią. Dużo tak osób pracuje, uwierzcie mi. Wiele, wiele osób dostaje odpowiedzi właśnie w nocy. Ja sama wiem, że podczas mojego snu, kiedy dane jest mi uczestniczyć w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, nie tyle w czasie teraźniejszym, tak jakbyśmy sobie mogli to określić, bo to jest ciężko wypowiadać na ten temat, ponieważ tam czas nie istnieje, gdzie ja jestem, przebywam. Bywałam i w przeszłości miałam świadomość, że jest to przeszłość. Zresztą to nie jest żaden problem cofnąć się, jeżeli tylko jesteśmy przygotowani na to. Ale często bywa tak, że to nie my wybieramy sobie miejsce, w którym znajdujemy się. Nie dajemy wyboru jakby przed snem. Nie prosimy o konkretnie jakieś odpowiedzi. Wtedy mamy wolną, czystą kartkę papieru, niezapisaną przed snem. I jesteśmy, ja tak sobie to nazwałam, jesteśmy przyłączeni do pewnych zadań właśnie podczas snu. Bardzo często nawet nie wiecie, jak w nocy mocno pracujemy, jakie rzeczy wykonujemy na rzecz właśnie światła, na rzecz podnoszenia wibracji naszej planety. My pracujemy za dnia i w nocy. Za dnia borykamy się z Matrixem, który został sprytnie utkany przez kapłanów, a w nocy, kiedy pozbywamy się naszych skafandrów, tak na jakiś czas, kiedy myśl jest wolna i potrafi ulecieć w każdy zakątek naszej świadomości i podświadomości. Wtedy doznajemy różnych stanów cudownych. No, to są piękne. Niektórzy mają piękne sny, niektórzy mają mniej piękne, ale zawsze z tego snu coś wynika dla nas. Musimy pamiętać, że na mocy prawa ciągłej wymiany i przyciągania do siebie odpowiednich pierwiastków przyswajamy sobie nieustannie, tak czuwając jak i we śnie, takie wpływy i siły z tej dziedziny, w której nasze myśli zwykły przebywać. Dlatego możemy nawiązać na przykład łączność ze wszelkiego rodzaju siłami, jakie chcemy. I stosownie do tego osiągać wiele korzyści podczas snu, kiedy nasze wewnętrzne władze, nieskrępowane fizycznymi zmysłami, znajdują się właśnie w takim stanie podatnym i odbiorczym. No i tutaj jest taka potrzeba zwracania wielkiej uwagi na rodzaj myśli, jakimi zaprzątany jest nasz umysł. Kładąc się do snu, bo w naszej mocy jest nadać im dowolny i odpowiedni kierunek. Trzeba myśleć konkretnie. Co byśmy chcieli uzyskać? Czego dowiedzieć się? To trzeba też wypracować. To się uda, zobaczycie. Bo takim właśnie sposobem możemy osiągnąć dużo więcej cenniejszej pomocy niż za pośrednictwem fizycznych zmysłów w stanie czuwania.
Ale musimy też pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, jaka jest właśnie to, mi przyszło do głowy też, jaką jest chęć zdobycia wiedzy, a stanie się mądrym, po to tylko, żeby zaszkodzić drugiemu człowiekowi. To nie jest dobra droga, bo możemy sami siebie unicestwić na tym samym poziomie, na którym obecnie znajdujemy się. Przepraszam za te takie moje, was kochani, za te pauzy, ale podczas kiedy mówię do was, dostaję też przekazy, takie myśli do mnie przychodzą, które chciałabym ubrać i dokładnie przekazać je, bo to nie jest wcale takie proste łączyć się z tą mądrością, z tymi przekazami i z tym wszystkim, ponieważ one są tak szybkie i nasz umysł potrafi je tak szybko rozszyfrować a werbalizacja i sposób wypowiadania się jest tak ubogi do tego, co przyjmuje nasz mózg, że sami zobaczycie, jeżeli nie doświadczacie tego, to pewnie doświadczycie i będziecie wiedzieć, o czym ja mówię. Często zdarzało się też Anastazji, że używała zwrotów zupełnie niejasnych. To były takie skróty do Władimira. Ona operowała wyrażeniami, których w ogóle on nie znał. W żadnym słowniku nie funkcjonowały. Bo to tak właśnie jest, że chce człowiek opisać coś i kiedy do głowy dochodzą, na przykład do mojej głowy dochodzą, do mojego rozumowania, dochodzi nie tyle tekst, potok słów, ale dochodzą kolory, dochodzą symbole, dochodzi nawet często zapach. To wszystko, te wszystkie sensytywne antenki odbierają. Zmysły odbierają. I teraz, żeby wypuścić to w jednośladzie, można powiedzieć, które się nazywa usta, no niestety czasem trzeba się zastanowić. Czasem się trzeba zastanowić. I tak czasem wydaje mi się, że w pełni nie potrafię ubrać myśli w pełni w słowa. No. Ja tak patrzę na zegarek, a tutaj już powinniśmy kończyć. Powinniśmy już kończyć, więc może tak na koniec tej audycji posłuchamy jakiejś fajnej muzyki, takiej do spania. W przyszłą audycję chciałabym poświęcić Libero Berozziemu, tak chyba się odmienia jego nazwisko, który zmarł w 1996 roku i za pomocą pisma automatycznego połączył się ze swoją siostrą, a przekaźnikiem, można powiedzieć, była Giordano, a osoba, która właśnie zapisywała to, co ma do powiedzenia. Bardzo ciekawy przekaz. Bardzo ciekawy przekaz. Zachęcam was bardzo do wysłania przyszłej audycji. Myślę, że wielu osobom naprawdę rozjaśni mnóstwo rzeczy w głowach. Jak zwykle zapraszam was, kochani, do tego, żeby komentować, żeby pisać, żeby tworzyć, żeby wysyłać mi jakieś informacje, którymi chcecie się podzielić, bo widzicie, cały cwancyk polega na tym, że jeżeli jednostka dzieli się z drugą jednostką czymś, co interesuje ją na jakimś tam poziomie swoich poszukiwań, to jest możliwość rozwoju, bo jeżeli
okaże się, że ja na przykład interesuję się danym tematem, ktoś mi podeśle coś, co wyda mi się bardzo prawdopodobne albo rozwinie moją ścieżkę jakby poznania w tym kierunku, to ja mogę oddać tej osobie jeszcze dodatkowo swoją wiedzę zapakowaną w to taki cukierek zapakowany w papierek, czyli coś dodatkowego. I czemu nie poszerzać naszej wiadomości, czemu nie poszerzać naszych niekoniecznie wyczytanych informacji, ale właśnie takich przemyślanych, takich mądrych, do których sami doszliśmy. To jest ciekawe. O takie właśnie informacje was proszę, jakbyście mogli, nie wstydząc się oczywiście swoich niektórzy mówią, że to są drdy małe. Ja tak właśnie nie chodzi mi o drdy małe, tylko o wywody, o przemyślenia. To byłabym bardzo wdzięczna. Wysłuchajcie nawet Russa @onet.pl i będziemy w kontakcie. No i oczywiście zapraszam na Facebooka do Radia Bez Cenzury. Radio Bez Cenzury ma swoją stronę. Wojciech Stepaniuk, też pracownik tego radia, ma tam stronę. Zamieszcza tam linki do audycji. Ja też zapraszam na swoją stronę facebookową Wydrusca Polska, tak samo jak na YouTube. I wszędzie, gdzie wpiszecie Wydrusca Polska, to po prostu będą informacje, które wypływają z serca Anastazji, z moich przemyśleń, z mojego serca, z serca innych słuchaczy, którzy łączą się ze mną i tworzymy piękne obrazy. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie audycji, a teraz pora na muzykę. Dobranoc. I pamiętajcie, w przyszłym tygodniu kolejna audycja o Libero. Dobranoc. Namaste.